Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie. Oto kolejny bardzo ważny nawyk, a wręcz matryca, która jest powiązana z dolegliwościami bólowymi. A dzisiaj Ci powiem, co to jest PFPS, czyli Patellofemoral Pain Syndrome, czy taki worek zespołu bólowego rzepki. Powiem Wam, co ja robię z klientami, żeby im pomóc, a czego wręcz nie polecam. Któż nie chciałby się dowiedzieć, czym jest owa dolegliwość, to chciałby być uwolnionym od bólu podczas wchodzenia czy też schodzenia ze schodów. Jest to bardzo ważne, by wiedzieć, jak ułożyć odpowiedni plan treningowy. Trzeba pierw mieć płótno, po którym dzisiaj będziemy wspólnie malować. Co więcej, jak wiecie, wychodzę z założenia, że aparat ruchu leczymy ruchem. Tak też tu odpowiednio dobrane klocki w postaci objętości, intensywności, częstotliwości, czyli sam w sobie duży optimal workload, to magiczna mikstura, która doprowadzi Waszego klienta do sukcesu, jak i również Was. STM, czyli masaże, soft tissue mobilization, nie jest rekomendowane, więc jak ktoś będzie chciał Wam wmawiać, iż masaże, prąd, laser, cryo, ultra, pole i tak dalej, może to bardziej przedstawia Wam istną sagę z Gwiezdnych Wojen. Ale to będzie poparte tylko farmazonami. Ja chcę przedstawiać Wam wiedzę. Wiedzę opartą o nowoczesne podejście, badania, naukę, która została potwierdzona, ale praktycznie. Więc zacznijmy przedstawienie. Najczęściej jak myślimy o bólu w kolanie, to staw rzepkowo-udowy, a w skrócie jest to SRU. Odnosi się do bólu przedniej części kolana i zwykle to jest takie pojawiające się dolegliwości podczas takich czynności jak bieganie, kucanie, chodzenie, schodzenie po schodach, wchodzenie na schody. I problem dotyczy dużo procent pacjentów, ponieważ w różnych kategoriach wiekowych, a dolegliwości mogą utrzymywać się nawet przez wiele lat w 60% przypadków. Co więc jest przyczyną bólu? Uważa się, że obciążenie stawu rzepkowo-udowego czy też stawów rzepkowo-udowych podczas wykonywania czynności związanych z dźwiganiem ciężarów na zgięty w stawie kolanowych jest różnych powodów zmienione, co prowadzi na przykład do powstania bólu. Jednak od razu chciałem powiedzieć, że tu nie jest problem w ćwiczeniach. Absolutnie nie. Jedną z hipotez jest nieprawidłowe przede wszystkim ustawienie rzepki, kości udowej, stawów ogólnie oraz budowa bloczka stawowego. W konsekwencji rzepka może nie do końca płynnie się przesuwać góra-dół na boki, co może powodować podrażnienie powierzchni stawowej. Po drugie, osłabienie mięśni, czyli czworogłowy, grupa kuszowo-goloniowa, pośladki jest potencjalnym czynnikiem ryzyka związanym z PFPS. Dzieje się tak dlatego, że słaba siła i funkcja będzie powodowała i będzie wpływała na to, jak rzepka się porusza i czy jest w ogóle ustabilizowana oraz jak obciążenie jest rozkładane właśnie w tym stawie SRU. Pewnie nieraz słyszeliście w książkach, na szkoleniach, na YouTubach, że pierwsze co robimy, to wzmacniamy WMO. Jeśli chcielibyście poznać, jak wygląda prawda i czy w ogóle jest sens wzmacniać WMO, dajcie znać w komentarzach, a postaram się nagrać taki obszerniejszy materiał, by obalić wciąż powielane mity. Wracając do tematu. Jak widzicie, siła mięśni jest niezwykle istotna, ponieważ może być również osłabienie pośladka, przez co wywieramy większe napięcie na prężaczu, co będzie powodowało na przykład kolanobiegacza, czyli iliotibial band syndrome. Tak jak widzicie, u osoby, która biega na tym materiale, tak jak teraz, to pośladki na przykład są very słabe, czyli są no tragicznie gdzieś tam słabe, warto wtedy byłoby je wzmocnić, bo tu jeszcze jest rezerwa do wybudowania. Zasadniczo pytanie pacjenta o to, czy ma ból przedniej części kolana podczas kucania, jest chyba najlepszym dostępnym testem, ponieważ PFPS będzie widoczny u 80% osób właśnie z tym stwierdzeniem. Ale PFPS musi być postrzegany jako diagnoza z wykluczeniem, co oznacza, że diagnoza jest stawiana po wykluczeniu wszystkich innych możliwości, jakie występują patologie. Staw rzepkowo-udowy jest tam, gdzie są przede wszystkim te dwie kości, czyli spotyka się rzepka i kość udowa. W związku z tym ból rzepki to po prostu wymyślny sposób potwierdzenia, że boli mnie kolano. Zwykle ma to charakter nieurazowy, nierozproszony, taki bardziej rozproszony ból. Pojawia się najczęściej stopniowo za, wokół rzepki, nad rzepką, przy rzepce, przy kucaniu, skakaniu, bieganiu lub wchodzeniu i ze schodzeniu ze schodów. Objaw może wystąpić również
podczas klękania, no i długotrwałe siedzenie, czyli tak naprawdę standardowy człowiek, który siedzi większość dnia w domu czy też w pracy, i to zostało nawet nazwane objawem, czyli kolanem kinomana. Częstym problemem w ogóle też zauważyłem u klientów są takie trzaski, krepitacje, uczucie piasku w kolanach, który odnosi się do różnych dźwięków, opisywanie właśnie przez pękanie, zgrzytanie, wyskakiwanie i tak dalej. Wiele osób kojarzy, że te takie uderzenia kość o kość to takie zużycie, długotrwałe uszkodzenie stawów. Badania jednak przeprowadzone przez D'Oliviera Silve w 2018 roku zbadał właśnie on związek między krepitacjami, poziomem funkcjonalnym stawu, a osobami, które mają i nie mają PFPS. I co ciekawe, autorzy, tak jak i też inni, dowiedli, że jak ktoś ma trzaski, krepitacje, to nie ma to negatywnego wpływu na funkcję oraz dolegliwości bólowe. Zarówno osoby, które mają PFPS-a i te, które nie mają PFPS-a, może u nich wystąpić właśnie taki trzask charakterystyczny i tak dalej. Chociaż hałas może być dla niektórych nieprzyjemny, niepożądany, wydaje się, że jest to dość powszechny i nie jest skazaniem, że na przykład ćwiczenia są wtedy szkodliwe czy też niebezpieczne. Innym powszechnym problemem jest również chondromalacja rzepki. Czyli jeśli spojrzysz na przykład sobie na funkcję anatomiczną stawu rzepkowo-udowego, to badaniem, które bardzo zachęcam zawsze wykonać, może być nawet zwykłe zdjęcie RTG. Po co to robimy? Żeby w ogóle zobaczyć, czy rzepka jest tak zwana kongruentna, czyli leży prawidłowo na dole stawu rzepkowo-udowego, czy idealnie przylega od strony przyśrodkowej i od strony bocznej, a może jest gdzieś przemieszczona, czy gdzieś bardziej, może jest w bocznym przyparciu, czyli na przykład też tam może być uszkadzana. Na drugim zdjęciu, które powinno się Wam teraz pojawić, możecie zobaczyć wysokość ustawienia rzepki. Czy nie ma objawu na przykład wysokiej rzepki, czy prawidłowo leży. Jednak co warto zwrócić taką uwagę, to u osób po ACL, czyli po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, rzepka może ustawiać się troszkę niżej ze względu na wzrosty, zapalenie ciała Hoffa itd. Nie ma jednoznacznych przesłanek o takiej oczywistej przyczynie dolegliwości bólowych, a sam pacjent nie ma pewności, gdzie konkretnie go boli. Niby pod rzepką, nad rzepką, gdzieś z boku Wam pokażę, po prostu na kolano. Co więcej, krepitacje same w sobie mogą się pojawić, a nawet po kilku miesiącach, na przykład przy odpowiednim dociążeniu, treningu siłowym, przestaje strzelać, przestaje chrupać. Teraz Wam powiem, jakie w ogóle mamy rodzaje PFPS. Jest to tak zwany syndrom krepitacji rzepki, czyli jest to nic innego jak hipomobilność, czy jest na przykład za mała ruchomość tej rzepki. I pamiętajmy, że rzepka jest wtedy mniej ruchoma niż normalnie. I mamy dwa rodzaje. Nadmierne boczne przyparcie, czyli LPS, Excessive Lateral Pressure Syndrome oraz centralne przyparcie, czyli GPPS. Global Patellar Pressure Syndrome, czyli kolano kinomana. Ta osoba może mieć takie piękną, umieszczoną rzepkę, ale boli, ponieważ jest za duża presja, parcie. Czyli na przykład przyjedzie przy biurku, nic nie robi, a dalej będzie go bolało. Kolejnym rodzajem będzie również hipermobilność, czyli niestabilność rzepki. No i tutaj już jest większy orzech do zgryzienia i zdecydowanie większy problem, chyba że mamy tylko niestabilność funkcjonalną, no to wtedy jest dosyć prosta robota. Ale jeśli mamy dużą niestabilność, to będzie prowadziło do podwichnięcia rzepki. Trzeba poszukać tutaj struktury, czy wszystko jest ok, czy może jest zmieniona, czy na przykład dysplazja stawu rzepkowo-udowego i tak dalej. Co jeszcze nam może dawać problemy związane z PFPS? Na przykład tkanki miękkie, jak ciało Hoffy, ITB, czyli iliotibial bend syndrom, kolano skoczka, kolano biegacza oraz oczywiście urazy mechaniczne rzepki. Jak więc podejść do treningu, terapii, leczenia PFPS-u? Wiele osób zakładało wcześniej, że takim świętym gralem będzie wzmocnienie VMO. Nowoczesny świat przygotowania motorycznego, fizjoterapii już dawno odrzucili ten mit, stawiając na trenowanie całego mięśnia czworogłowego uda, a Smith w 2009 roku, czyli zobaczcie już jakiś czas temu, stwierdził, że nie ma sensu skupiać się na VMO, ponieważ wzmacnianie nie robi różnicy na dalszą metę i w dłuższej perspektywie. Leczenie i terapię powinniśmy ukierunkować na specyficzne dysfunkcje biodra, kolana, jak i również stopy. Co do tapingu, bo zauważyłem, że jak kogoś boli kolano, to od razu myślimy taping, taśmy. A co mówią na ten temat badania? Żeby oczywiście nie być hipokrytą, takim serduchem do Was wychodzę, to powiem Wam szczerze, że też oczywiście na początku swojej kariery tapowałem kolana, ponieważ byłem chyba wtedy drugi albo trzeci rok studiów, no i wtedy byłem na jednym kursie i mówili, że taping jest wręcz
zajebisty, ale taping nigdy nie był i nie będzie metodą terapeutyczną. Można czasami dodać jako taka wisienka na torcie, pod warunkiem, że cała robota też wcześniej została wykonana. Na czemu mówili mi, że ten taping jest dobry, bo byłem na kursie z tapingu. A badania z 2017 i 2018 roku, na przykład Collinsa, nie potwierdziły w żaden sposób, że taping stawu klonowego zmniejsza dolegliwości bólowe i bardziej będziemy działać takie na budowanie pewności psychicznej naszego klienta. Troszkę, że coś ma na tym kolanie, to go chroni, ponieważ licho przecież nie śpi. A teraz powiem Wam, czego świat fizjoterapii i treningu nie rekomenduje u takich klientów z PFPS-em. Czyli pierwsze to oczywiście fizykoterapia. Ma się totalnie nijak do aparatu w postaci układu ortopedycznego. Kolejnym elementem to jest STM, czyli jak wcześniej wspomniałem, soft tissue mobilization, masaże, mobilizacje i tak dalej, bardzo wątpliwie podchodzące pod świat bardziej magii. Flossing również nie wydaje się skutecznym rozwiązaniem, by pomóc naszym klientom z PFPS-em. Załóżmy wręcz, że mamy, powiedzmy, dajmy imię, Jacek. Mamy Jacka, który ma PFPS, ale w hipomobilności, czyli większość osób. I po cichu, w małej tajemnicy, powiem Wam teraz, co ja bym z nim zrobił. Pierwsze to przede wszystkim unikanie kompresji i podrażnienia SRU, czyli stawu rzepkowo-udowego. Czemu? I tak czworogłowy uda bardzo mocno dociska i jest ogromna kompresja. To po co go niesamowicie jak wzmacniać? Czy mobilizacja bocznego przedziału SRU będzie pomocna, jeśli tylko to zastosujemy? To jest to bardzo wątpliwe. Mnie tak na studiach uczyli, by bardziej podchodzić do terapii manualnie, do tego tematu, ale wiele różnych szamanów do dzisiaj bardziej praktykuje tylko manualne przez masaże STM. Nie będzie działało, jeśli tylko i wyłącznie zastosujemy los o imieniu mobilizacji tkanek miękkich, chyba że w początkowej fazie, a później w ogóle od razu na szybko zapominamy. Powinniśmy wręcz pracować zarówno w końcowym zakresie zgięcia, jak i wyprostu. Nie mówię oczywiście, by wierzyć w metodologię pracy mięśnia przyśrodkowego, ja sam nigdy w to nie wierzyłem, no i również nie polecam, ale coś dla kolegów, którzy chcą mieć czwórki nabite jak autobus do Lichenia, to bym wyrzucił ćwiczenia w otwartym łańcuchu kinematycznym z dużym obciążeniem oraz jazda na rowerze. Czyli no niestety, ale wyprost nóg na maszynie nie będzie idealnym ćwiczeniem, chyba że jak już byśmy chcieli bawić się z czworogłowym, to w głębokim kącie 120-90 stopni, to tak, i bardziej bym tutaj zachęcał do pracy w zgięciu stawu kolanowego, czyli dobiłbym grupę kurszowo-goleniową, bym ją katował na treningu oraz bardzo mocno aktywował pośladki do pracy. No i oczywiście dałbym stretching mięśnia czworogłowego, tutaj na przykład dobrym rozwiązaniem będzie kanapówka, mobilizacje, rolowanie tego mięśnia, to ok, jak najbardziej, ale później pamiętajmy też o treningu o charakterze siłowym, bo on zrobi więcej roboty. Co ciekawe, basen również będzie pomagał u takich klientów, bo jest inne obciążenie, jest opór wody niż praca na obciążeniu mechanicznym. Chyba że mamy opór pneumatyczny, takie specjalne narzędzia do tego, to wtedy co innego. Zupełnie inna historia się wtedy naplasuje. Jak widzicie, jest wiele rzeczy, na które możemy jeszcze się dzisiaj skupić. Mam nadzieję, że tak jak ja w mojej głowie ciągle szukam kolejnych badań, rozwiązań, to również i Was zainspiruje, byście myśleli poza typowym schematem. Zachęcam Was, by działać na światowych matrycach, które są niebotycznie ciekawe. Czemu? No bo działają. A typowe myślenie, że jak jest spięte, to przemasuje, odstawcie do lamusa. Właśnie przez takie myślenie zyskasz zdecydowanie więcej, a dodatkowo naprawisz klienta długoterminowo. Jedno, co Ci dzisiaj chcę powiedzieć, to powodzenia w dalszym rozwoju i praktykowaniu dzisiaj przedstawionej wiedzy, ponieważ oswoisz się z tematem i już nie będziesz miał wątpliwości, co robić. Dzięki za dzisiaj, powodzenia, no i tradycyjnie ściskam, Sherlock.